Dzień dobry, proszę Państwa. Ostatnio Ania narzekała, że jest jej zimno w moim domu, więc postanowiłem narąbać trochę drewna i mam nadzieję, że będzie Ci ciepło. No cześć. Na pewno będzie ciepło, Jacku, bo dzisiaj my nie są w Twoim domu. Nie. Jesteśmy... Gdzie jesteśmy dokładnie, Ania? Ja nie wiem, no zaprosiłeś mnie, przyjechałaś, ale za bardzo nie wiem, Ty musisz powiedzieć. Już tylko to zostawię, na razie nie dokładamy. Jesteśmy, proszę Państwa, dokładnie w Ustroniu, w karczmie Jaszowianka. I dlatego to Cię zaprosiłem. Szumnie i strasznie tu wonio, Wy tego nie czujecie, ale tu strasznie pięknie wonio. Tak. Bo jest ciepło, można coś się napić, czegoś, coś zjeść. Co tam, Aniu, u Ciebie? No, strasznie się cieszę, że Cię widzę, kapka, że się bała, że nie przyjdziesz dzisiaj. A dlaczego? Tak mi się zdało, że będziesz strasznie wyświętowany jeszcze. Nie, o co chodzi? Nie rozumiem. No miałeś Twoje święto wczoraj. Aha, tak, był dzień przystojnego Dorwala. Nie. I mądrego prezentera koncertu Szczęstela. Nie. A co było? Dzień Buraka. A, widzę, że Ania już się przygotowuje na środę, proszę Państwa, bo Dzień Podłości jest w środę. I dlatego tutaj Ania... Ja trenuję cały rok. A potem mamy mistrzostwa. Tak, ja myślę, że złoty medal należy do Ciebie, proszę Państwa, ale nie możemy tak gadać tyle, nie, bo mamy też jeszcze misie z tyłu i one też są coś powiedzieć. A, no to już racja. Wybieraliśmy się dzisiaj, żeby odwiedzić misie w Wiśle na Deptaku, ale jeszcze ich odwiedzimy inszy raz, bo się dzisiaj strasznie rozkidało na polu. A chcieliśmy Wam przypomnieć, że jutro, a w zasadzie to dzisiaj, Dzień Pluszowego Misia. Stąd te misie w tle. Niech Wasze dzieci zadbają o swoje pluszaki w chałupie, a my już przechodzimy do życzeń. Tak, bardziej mi do twarzy z misiem czy z drewnem? Może nie, może to ja jestem drewnem, więc może... Czy naprawdę chcesz, żebym ja Ci odpowiedziała? Nie, właśnie nie. W związku z tym, że ćwiczysz na Dzień Podłości... Tak mi się zdawało właśnie. Dobrze. To co, może przejdźmy do życzeń, będzie bezpieczniej. Dokładnie. To kto zaczyna? Masz prawo wybrać. To Ty zaczynaj. Dobrze. Mam siekierę i nie zawaham się jej użyć oczywiście do rąbania drewna. Pierwsze życzenia są od naszych największych fanów, od kolegów i koleżanek z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie i wędrują do pana z Goleszowa. Urodziny obchodził 27 listopada Adrian Czysz. Życzymy Ci, aby wszystkie plany, nawet te najbardziej abstrakcyjne, udało się zrealizować. Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne. Zdrowia, które pomoże w ich realizacji i pieniędzy, bez których nawet te najwybitniejsze są niczym. I przyjaciół, z którymi te sukcesy można dzielić. Następny kolega od Ślimoków, pan Paweł Szarzec, też niech się narychtuje na swoje życzenia urodzinowe. Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka, humoru dobrego, życia kolorowego, wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń. Ślimoki wysłały również życzenia kobiecie. Ewa Broda z Ogrodzonej obchodzi urodziny 30 listopada. Dziś słońce zawitało, by promykami bukiet Ci dać. Tak ciepły i słoneczny, w uśmiech serca przybrany. Szczęście w nim schowało, by radość Ci dawało. Niech miłość też w nim bywa, byś była szczęśliwa. Dziś Twój dzień, więc niech dobrze zacznie się. Nie tak dawno temu, bo 23 listopada swoje urodziny świętowała pani Edyta Koink ze Skoczowa. Z tej okazji przesyłamy Ci życzenia. Są dni, kiedy pamiętać należy. Te, kiedy w sercu bywają zapisane życzenia. Ciepłe, piękne, kochane. Po prostu życzenia szczęścia w każdej życia dziedzinie. Niech będzie jak kwiat wiecznie kwitnący. Niech nigdy, przenigdy nie minie. Lecz do życzeń i radę maleńką dołączyć wypado. Szczęścia należy pragnąć, bo do pragnących przychodzi. Tego życzy Ci Zosia i Andrzej. 30 listopada swoje okrągłe urodziny, 30, będzie obchodził Arkadiusz Kocjan z Musien Gladbach. Dlatego z okazji urodzin życzymy Ci odwagi i siły, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru tylko wydają się trudne, a potem wprost wymarzone. Realizacji planów, nowych marzeń i kolejnych natchnień, które tak jak fala pcha statek, tak pchają życie do przodu. Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe przesyła ciocia Zosia i kuzyn Andrzej. Następny nasz solenizant też jest z tej miejscowości, co im Jacek przed chwilą czytał, a ja nie wiem, czy ja tak poradzę to przeczytać za nim. Z Munchen Gladbach Tomasz Kocjan obchodzi urodziny 25 listopada. Z tej okazji życzymy Ci szczęścia tak wielkiego jak ogrom nieba. Słońca, kiedy pomimo zła i okrucieństwa tego świata dzień po dniu wstaje i obdarza nas ciepłem swoich promieni.
moc wzlotów i szaleństw, dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół, cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsce i do odpowiednich ludzi, wytrwałości, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz aby nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. I jeszcze jedno, abyś miłość czerpał z nieskończonego źródła. Tego życzy ci Zosia i Andrzej ze Skoczowa. Niedawno swoje urodziny obchodził artysta z Ustronia, Patryk Gorszun, rysownik. Cała redakcja OX.pl życzy ci przede wszystkim dużo zdrowia i weny twórczej oraz powodzenia na studiach na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Życzymy ci również wielu sukcesów osobistych i artystycznych oraz spełnienia najbardziej skrytych marzeń. Wszystkiego najlepszego. W najbliższą sobotę 1 grudnia urodziny będzie obchodził Karim Bekusiński z Cieszyna. Moc, zdrowia i powodzenia w każdym działaniu życzy Jacek. Wszystkiego najlepszego. Z okazji zbliżających się urodzin dla Dominiki Czysz-Kufel z Międzyrzecza, która obchodzi je 28 listopada. Kochana, spieszymy z najlepszymi życzeniami. Zdrowia, wiele błogosławieństwa Bożego, moc radości, spojrzenia na świat, szerokiego niczym obiektyw fotograficzny, słowiczego śpiewu, nie tylko z rana, pogody ducha mimo przeciwności losu, sił na rzeczy ważne i marzeń, które się nigdy nie kończą. Te piękne życzenia składają Ada, Asia, Basia, Gosia i Kasia. Do zobaczenia wkrótce. Mój rysem mi też wszystkie życzenia, które my dla Was przygotowali dzisiaj, a właściwie, które Wyście nam nadesłali w tym tydniu. Pamiętajcie, że możecie ciągle do nas nadsyłać życzenia i powinszowania, szczególnie, że miesiąc, kiedy przed nami, sprzyja życzeniom, sprzyja składaniu najlepszych słów swoim bliskim. Pamiętajcie o tym. Wysyłajcie nam życzenia na adres życzenia@ox.pl albo poprzez banerek, który na stronie OX-a możecie znaleźć. I co? Wam życzymy ciepłych kaloryferów, na czas zmienionych opon, solarek na drogach i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego, czego na początku zimy możecie potrzebować. Tak, jesteśmy w Ustroniu, więc artysta też musi być w Ustroniu, jak zaśpiewa piosenkę. Będzie to Paweł Chwastek. No a nic, Ania, to pij sobie herbatę dalej, tak? A ty idź narąbać drewno tutaj naszej kochanej karczmie Jaszowiance. Tak, to w takim razie ja Państwa taka idę. Umowa, że mogę to nagrać, jak Jacek im narąbie drzewa, także musi iść teraz do roboty. I z do Sylwestra będę rąbał drewno, nie będzie mnie w przyszłym tygodniu. Ale Ania na pewno będzie. No, tak? Widzimy, no. Do zobaczenia, pa. Miej się, Jacku. A teraz jeszcze jedne specjalne życzenia dla pana Macieja Bieńka z OHAP z okazji 60. urodzin, które obchodzi właśnie dzisiaj. Z okazji 60. urodzin naszego tatusia Macieja przesyłamy życzenia 100 lat w zdrowiu, więcej chwil odpoczynku, życzliwych ludzi wokół siebie oraz spełnienia wszystkich marzeń. Tego życzą córki Sylwia, Kasia i Ewa. Się nie chce chodzić do roboty, by zarabiać tych parę nędznych groszy. Kasy wciąż brakuje, a bukiel wyrasta. Taka robota nie jara mnie na maksa. A to dzięki pracy dalej się rozwijam. Czuję się w niej potrzebny i bąkownie zbijam. Na konto regularnie wpływa parę złotych. Wtedy mam świadomość, że żyję z tej roboty. Uśmiechnę się do ciebie, przestanę się bać. W końcu pozytywnie zacznę patrzeć na świat. Wiem, że twój uśmiech siłę mi da. Ja oddam go, bo to najlepsze, co mam. Uśmiechnę się do ciebie, przestanę się bać. W końcu pozytywnie zacznę patrzeć na świat. Wiem, że twój uśmiech siłę mi da. Ja oddam go, bo to najlepsze, co mam. Kolejny etap w życiu bywa dosyć ciężki. Dzieci jak wampiry wysysają życia resztki. Gdy oaza ciszy staje się złudzeniem. Podpisanie paktu i spokoju wyrzeczeniem. Jak to dobrze, że nastąpił nowy etap. Gdyby nie moja rodzina, dawno bym tu przepadł. Nie mógłbym znosić ciszy w ciągłej samotności. Dałem uśmiech swym paniom, żyjąc w miłości. Uśmiechnę się do ciebie, przestanę się bać. W końcu pozytywnie zacznę patrzeć na świat. Wiem, że twój uśmiech siłę mi da. Ja oddam go, bo to najlepsze, co mam. Uśmiechnę się do ciebie, przestanę się bać. W końcu pozytywnie zacznę patrzeć na świat. Wiem, że twój uśmiech siłę mi da. Ja oddam go, bo to najlepsze, co mam. Tyle lat robię muzę, daję pozytywny przekaz. Wiele wyrzeczeń w życiu musiałem mieć. Nieraz miałbym sporo hajsu, gdybym się sprzedał. Trzeba było robić disco polo i mieć fame. Nie, nie, wolę robić to, co robię. Mam swoją ekipę, z nią do
tworzę. Kocham to, co robię, kiedy za to żniwo zbiorę. Swoją ciężką pracą wiara w innych to new koncept. Uśmiechnę się do ciebie, przestanę się bać. W końcu pozytywnie zacznę patrzeć na świat. Wiem, że twój uśmiech siłę mi da. Ja oddam go, bo to najlepsze, co mam. Uśmiechnę się do ciebie, przestanę się bać. W końcu pozytywnie zacznę patrzeć na świat. Wiem, że twój uśmiech siłę mi da. Ja oddam go, bo to najlepsze, co mam. Narzekań, bo wokół je wciąż słyszę. Uśmiech na twarzy, jaram się pozytywem. Uśmiecham się do ciebie, razem naprawimy wszystko. To ten pozytywny przekaz daje nam tę bliskość. Uśmiecham się do ciebie, razem naprawimy wszystko. To ten pozytywny przekaz. Uśmiechnę się do ciebie, przestanę się bać. W końcu pozytywnie zacznę patrzeć na świat. Wiem, że twój uśmiech siłę mi da. Ja oddam go, bo to najlepsze, co mam. Uśmiechnę się do ciebie, przestanę się bać. W końcu pozytywnie zacznę patrzeć na świat. Wiem, że twój uśmiech siłę mi da. Ja oddam go, bo to najlepsze, co mam.